robiłem sobie 9 godzin, mówię, rano zajadę w sobotę do Lidla, mnie zrzucą, nie? I jeszcze miałem dalej rozładunek. No i macie Państwo z lewej strony przykład. Zajeżdżam, w nocy nie widziałem, zajeżdżam rano do Lidla, a mówię, coś tak biewa tam, nie? Patrzę, ładunek się nie zgadza, ja mówię, no jeszcze tego brakuje. Pocięte plandeki to bolączka wielu przewoźników i kierowców. Firmy dwoją się i troją, by wymyślić rozwiązanie, które pozwoli zabezpieczyć przewożone ładunki, ale na razie większość pomysłów pozostaje w fazie projektowej. Osoby odpowiedzialne za przewożone towary muszą więc zadbać o ich bezpieczeństwo na własną rękę. O ile jednak fizyczne zabezpieczenie ładunku jest trudne, o tyle znacznie łatwiej zatroszczyć się o jego bezpieczeństwo pod kątem odpowiedniego ubezpieczenia. O jakich zapisach powinniśmy pamiętać? Na pewno trzeba zadbać o dwie klauzule, o klauzulę rozboju do polisy OCPD i o klauzulę parkingową, zwaną też czasami klauzulą postojową. I tutaj trzeba też zwrócić uwagę na parę rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że klauzula powinna mieć dosyć wysoki limit odpowiedzialności. Lista wymogów, które należy spełniać, jest dłuższa. Niektórzy ubezpieczyciele wprowadzają obowiązek zabezpieczenia pojazdów. W razie opuszczenia ciężarówki kierowca może być zobowiązany między innymi do zamknięcia pojazdu na wszystkie zamki fabryczne. Najbardziej kluczową kwestią jest jednak to, gdzie kierujący ciężarówką parkuje w sytuacjach zaplanowanych. Najbardziej popularny, no to niestety wymóg parkowania na parkingu strzeżonym. Takiej klauzuli raczej należy unikać. Pozostałe przypadki to na przykład parkowanie na parkingach przy otwartych stacjach benzynowych, motelach, hotelach, restauracjach. Jeżeli te wymogi są wyśrubowane, to należy w odpowiedni sposób zaplanować trasę przejazdu, tak żeby kierowca miał możliwość zatrzymania się w sposób opisany w klauzuli parkingowej lub postojowej. Wyjątek stanowią sytuacje niezaplanowane. Sytuacje nagłe, kontrole drogowe, cło, wypadki drogowe. Kierowca w takich wypadkach może zostawić samochód tam, gdzie doszło do zdarzenia. Czasem jednak odpowiednie miejsce parkingowe to za mało, by ustrzec się przed pociętą plandeką. W samych Niemczech do kradzieży ładunku dochodzi średnio co 20 minut. Warto więc wiedzieć, jak należy zachować się, kiedy już do tego dojdzie. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że jest to zdarzenie, które wynika z czynu zabronionego, więc zachowujemy się tak, jak za każdym razem, kiedy doszło do czynu zabronionego, czyli wołamy w pierwszej kolejności policję, bez względu na to, w jakim kraju się znajdujemy. Policja powinna przyjechać, zbadać tą sytuację. Do tego czasu niczego sami nie powinniśmy tam ruszać, tak? No i powinniśmy zawiadomić swoją firmę transportową, dyspozytora, po to, żeby dyspozytor mógł powiadomić nadawcę lub odbiorcę o tym, że miała miejsce taka sytuacja, tam już są pewne obowiązki, które wynikają z umowy pomiędzy stronami lub z aktów prawnych.